Ile to jest przewyższenia? 4200. Plany są bardzo ambitne. Jędrek chce zdobyć Hantendri w maksymalnie 12 godzin. Okno pogodowe się zamyka, dlatego szybko rozpoczyna atak. Andrzej Bargiel. Śnieżna Pantera. Blisko wiertaliotem, tak? Здравствуйте. Здравствуйте. Томик, это вы? Да, это я. А вы? Майрамбек. Просто сейчас, пойдемте сейчас. Земней, Майрамбек. Курите? Да. У нас 10 человек, а? Да, ну 10 человек, это понятно. Да, и тоже, я думаю, что не 50-60 килограммов можно посмотреть. Ну давайте сейчас вещи и... Хорошо, это... давай. 45. Да. Все. Ну, на początku podróży, gdy pod Leninem ważyliśmy nasz cały sprzęt, ważył on 685 kg. Dawało to kwotę 3417 dolarów za sam nadbagaż. Ilość sprzętu jest tak duża, że nie możemy wszyscy lecieć jednocześnie. Dziś pod Hana poleci większa część ekipy. Gdy mówimy o sprzęcie, tutaj w Kirgistanie wojsko używa helikopterów Mi-8, które wydają się mocniejsze niż te tatrzyckie. Tam co prawda mieli tylko 3 helikoptery, no tutaj jest ich o wiele więcej. Helikopter na Hana kosztuje 2900 dolarów. Значит, сейчас Сергей и Виктор, это гиды на победу. Very experienced. Хорошо. Все, добро пожаловать. Цікаве лондовиско, то? Повім тобі таке на міліметри. Одразу інна класа, не? Вони, то є зміцніші за те шмігловці по просто, не? Ja się lepiej czujemy tak, niż ostatnio w Tadżykistanie, chyba co? No chyba. Przynajmniej stojąc w miejscu. Jeszcze nie zrobiłem 10 kroków. Dwóch gajdów na pobiedę kosztuje 2,5 tysiąca dolarów. Paliwo do agregatów tylko na tę bazę to 450 dolarów. A koszt łączności satelitarnej wynosi 1200 dolarów. No ładne materacyki masz w siatki. No, pięknie. Piękna operacja. Można tak? No, koniecznie. Khan Tengri zwany jest Małym K2. Jest to najbardziej wysunięty na północ siedmiotysięcznik. Jego położenie geograficzne sprzyja bardzo niskim temperaturom. Wznosi się na wysokość 7010 metrów wraz z nawianą pokrywą śnieżną. No ten Khan Tengri jest stosunkowo niebezpieczny. No, tak się snuje za nim taka historia, bo tam dużo ludzi poginęło, załamania pogody są tam dość mocne i dość częste. Było mało wypraw i od razu tam, to były lata 60., to tam dwie ekipy chyba walczyły i coś koło 20 paru osób od razu zginęło. I to są takie, prawda, no, spektakularne wydarzenia, i które zostają w pamięci. Zakładamy, że góry są niebezpieczne, no bo jest to prawda. Więc należy w nich być stosunkowo krótko. Tak jak się przechodzi żleb, czyli taką formację wklęsłą, nie należy w żlebie robić odpoczynków. Należy po prostu przejść. Dlatego, że żlebem spadają kamienie. Spadnie kamień albo zejdzie lawina, nie daj Boże, i po tobie. Jest godzina 3:20. Właśnie próbujemy wystartować. Mam nadzieję, że po 8 godzinach znajdę się gdzieś w rejonie szczytu i wrócę po południu całej strefy. Super. Hej.
Cześć. Cześć. Hej. Dajesz. Cześć. 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 Jest. Za niedaleko. Andrzej! Do you want to drink? Possible liter drink? Da. Jak pogoda? Сейчас хорошо. Не, нормально, супер. Успеешь. Вверх до верха успеешь. А сколько тут будет гонять? 5? Ну ты быстро идешь. А? Я думаю, ты где-то часов за 7 ты до вершины доберешься. Ну я думаю быстрее. Ну часов может 6 даже. Может 6. Часов 6 до вершины, я думаю, в твоем времени. Так, попробую. Погода была. А как вы? Добре? Як все шло? Ну, ми... Тепло. Ні? Там ні. А ну так. І все чекай. А то як так вже йде, то любить іти. Бо як вже сіде або вийде до парадки, то все не хоче. Для мене є дуже важна погода, бо я тут не знаю ніч. Не вім. Тільки фотку мені показав. Дмитрій. Так, ама. Третій лагер є на який? Привичку. На 5000. 6000. Ні, 5900. 5900. Тебе горячий? Саша, офигеть, корда. Шагодин, зачем? Салат. Так, пойдем. Спасибо. Давай. Так, 60. 60 терпень. Восьми сезон. Нагасенги. Есть година. 11.32. Стартуваем в године 4.25. Выходи зараз шкла. Есть на дому тёте. Поворотно. Zawijać, słyszeć piwo od dali. Jestem na Hantangi, miałby być pobieda, niestety pogoda się spierdzieliła. Tutaj za mną wierzchołek, chyba nawiany, tutaj niżej właściwy, który jest oznaczony. Pogoda się psuje, ma być załamanie pogody w południe. 7 cm, tak. Wieczorem 40,
więc muszę jak najszybciej stąd się zawinąć. Czas około 8 godzin. Czuję się ok i uciekam na dobę. Ma skalę tutaj, są takie drewne skalę. Skały ma zakazę. Super, widzimy się pięknie. Idealnie. Każdy gada co innego z tym, no bo to mogło być dało jechać z 300 metrów, no stromo. No ja szczerze mówiąc też się zdecydowałem, żeby zostawić to, no bo tam było o**a ludzi, no i jakbym jechał, to tylko można było tam dojechać co ludzi. A tam było stromo, nie? I wszystko by się sypało, a tam stare, wiesz, masz 1000 metrów ściany, jak coś rzucisz u głowy. No, no tak, leci w dół, nie? Dobrze mi się szło nawet, no, chodź, chodź. Później jak wlazłem w te skały, no to... Tam było normalnie kolejka była, nie? Tak? No ja w dół mega długo. Mi się już nie chciało, że tam jeszcze... Chyba tak ładnie tam było, że w szoku była. Tam mi się patrzyła. Naprawdę, jeszcze nie widziałem takiego miejsca jeszcze. Gdy Jędrek wraca zmęczony do bazy, część Rosjan już poręczuje drogę na pobiedę. Część ekipy Wysoty przygotowuje się właśnie do wyjścia. Jak się, no dobrze wszystko? No tak, tylko tam tak już rzeźbienie było, bo ludzi, wiesz, sypie się tam cały czas. Zdobycie szczytu Han Tengri wraz ze zjazdem zajęło Andrzejowi 11 godzin i 35 minut. Przed nami finalna rozgrywka. Siedzimy w cieniu pobiedy, która nas oczekuje.